wyjedziecie z Gdyni z 6 statuetkami. Powiedz mi, co dla Ciebie znaczą te nagrody i jak się czujesz? Czuję się wspaniale. One znaczą dla mnie tyle, że ja i mój zespół, no, nasza droga, którą przyjmujemy, w której zakładamy, że chcemy dać widzom maksimum naszych umiejętności, naszej pracy i umiejętności, że to się opłaca po prostu. Opłaca się szanować widza. Złote Lwy, co ta nagroda dla Ciebie znaczy? Dla mnie to znaczy rodzaj jakiegoś, nie wiem, no do docenienia przez moich kolegów i koleżanki z branży i taką nadzieję chyba na to, że będzie mi łatwiej zrobić następny film, a bardzo chcę zrobić następny film i mam nadzieję, że to mi w tym pomoże. No. Gala 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyjedziecie ze Srebrnymi Lwami. Powiedz mi, jak Ty się czujesz i co ta nagroda dla Ciebie znaczy? Myślę, że dla każdego twórcy bardzo wiele znaczy, niezależnie od tego, co mówi. Ja się cieszę, że film, który jest jednak bardzo głębokim arthouse'em, bardzo punkowy, bardzo inny, który jest swego rodzaju krzykiem, został dostrzeżony. I nie mogłoby być lepszej nagrody niż w tym miejscu, w tym czasie też, gdzie mieliśmy przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, co myślimy i co czujemy. Właśnie dostaliście nagrodę za film mikrobudżetowy. Powiedz mi, jak Ty znalazłeś się w tym projekcie i zostałeś tym koproducentem? Byłem w tym projekcie od samego początku, to znaczy od pomysłu już i to był jakiś taki czas pandemii, czas takiego zastanawiania się właściwie nad sobą, dlatego też ta nasza historia jest taka wsobna, prosta i bardziej o emocjach wewnętrznych bohatera głównego i jakoś tak naturalnie się to rozwinęło, że wszedłem jako też koproducent, bo chciałem koniecznie, żeby ten film powstał i żeby powstawały też takie filmy, które opowiadają o prostych, ale ważnych sprawach.